Na szarym tle biały napis, poruszenie, figuracja. Na białym tle kawałki tęczy i kolorowe prostokąty. Przelatuje papierowy czarny ptak. Brązowy pajacyk w trójkątnej czapce wskazuje na tęczę. Biegnie po niej, siedzi na krótszym boku jednego z kolorowych prostokątów. Macha nóżkami. Przeskakuje na inny prostokąt, skacze w dół ekranu. Ląduje ponownie na prostokącie, spadając na niego z góry ekranu. Pajacyk skacze po prostokątach, wskazuje na pustą przestrzeń między dwoma figurami. Po chwili z przestrzeni wysuwa się nowy prostokąt, na nim pajacyk. Czynność powtarza się. Pajacyk wisi na sznurku przyczepionym do podstawy prostokąta. Prostokąt przesuwa się nieznacznie w górę i w dół. Na białym tle dwie osoby w strojach kąpielowych zadzierają głowy. Przelatuje ptak, zrywa czapkę z głowy pajacyka. Na czerwonym tle kolorowy plastelinowy napis Ptyś, animacja Kate.pl.uw. Niebieski bajkowy kot z wycinanek i plasteliny idzie na dwóch nogach, znajduje ptysia, podnosi go. Obok jego głowy pojawia się małe serce. Nadchodzi dużo mniejszy zielony kot, robi zdziwioną minę. Niebieski kot rzuca mu kawałek ptysia. Zielony kot zjada łapczywie, oba koty uśmiechnięte, nad nimi fioletowe serce. Na czerwonym tle napis koniec i rysunek ptysia. Postać z wycinanek w niebieskim płaszczu siedzi przy stole. W jej ręce wpada pomarańcza. Postać ściska ją. Brunetka w fotelu muska twarz japońskiej lalki kłębkiem waty. Lalka krzywi się, wyskakuje zdziwionej kobiecie z rąk. Wskakuje na ramę obrazu, biegnie po niej. Zeskakuje między twarze dwóch postaci, mężczyzny po lewej i czerwonego diabła po prawej. Za nimi niebieskie tło w palmy. Diabeł celuje w lalkę pięścią. Lalka ucieka, przeskakuje na tło z krajobrazem jeziora między górami. Zrzuca tunikę i perukę. Zadowolona wchodzi do jeziora, zanurza się w wodzie. Ekran wypełnia namalowana farbkami twarz młodej kobiety z gęstymi brązowymi lokami. Widok oddala się. Sylwetka kobiety ukazana od ud w górę znajduje się w ramie obrazu. Obraz wisi na ścianie w pustej sali. Wchodzi facet w dresie z bukietem kwiatów. Facet rzuca bukiet kobiecie, ta łapie go, ekran ciemnieje. Na bordowym tle dwa pajacyki, obok po prawej stojący zegar. Jego wskazówki odpadają. Pajacyki smutnieją, w miejscu tarczy na zegarze pojawia się trupia czaszka. Pajacyki zielenieją, wytrzeszczają oczy i wykrzywiają usta. Czaszka pulsuje. Ekran wypełniają liczne czerwone plamki. Na szarym tle napisy końcowe. Biała plansza z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Poniżej napis dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje. Edycja 2022. Współpraca Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Pracownia animacji. Poniżej logo ASP. Na szarej planszy napis Produkcja Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda & Anima, Kraków 2022.